Plakat. Na białym tle czarne napisy. Wystawa August Zamoyski. Myśleć w kamieniu. 28 kwietnia, 28 sierpnia 2022 rok. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Oddział Sztuki Nowoczesnej. Pałac Opatów w Oliwie. Ulica Cystersów 18. Gdańsk. Z prawej strony fragment czarno-białej fotografii. Przedstawia Augusta Zamoyskiego przy pracy. Artysta wbija dłuto w nieukończoną rzeźbę stojącą na kamiennych postumentach. W filmie przedstawiono ujęcia z wernisażu. Grupa zwiedzających stoi w kręgu w jasnej sali. Przygląda się poszczególnym pracom. W następnych ujęciach wypowiadają się kolejno Małgorzata Paszylka-Glaza, Muzeum Narodowe w Gdańsku, kuratorka, dr Anna Lipa, Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, kuratorka, a także profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Gdańskiego Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na ekspozycji znajduje się 86 rzeźb Augusta Zamoyskiego. To prace o różnorodnych rozmiarach, wykonane m.in. w marmurze i glinie. Wśród nich portrety rzeźbiarskie i akty. W większości są to uproszczone i geometryczne bryły. Postacie ujęte są syntetycznie, bez nadmiaru szczegółów. Jedne wyróżniają się gładkim, obłym kształtem, inne wyrazistą, chropowatą strukturą. Pomiędzy ujęciami z wystawy ukazane są archiwalne fotografie i unikatowe filmy, które także prezentowane są na ekspozycji. Na jednym z nich starszy mężczyzna o bujnych siwych wąsach siedzi pod drzewem. Na nosie ma duże okulary, a na głowie kaszkiet. Czyta gazetę, przytulając leżącego obok psa. Wystawa August Zamoyski Myśleć w kamieniu jest trzecią odsłoną, jaka jest pokazywana w tej chwili w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Bardzo dawno nie mieliśmy wystawy, która prezentowałaby polskiego rzeźbiarza, a August Zamoyski jest postacią i fascynującą, i niezwykłą, ale jednocześnie trochę zapomnianą. Ta wystawa nie jest taką stuprocentową wystawą sensu stricte artystyczną, dlatego że jest po prostu opowieścią nie tylko o Auguście Zamoyskim, rzeźbiarzu, wybitnym artyście, ale jest opowieścią o Auguście Zamoyskim, arystokracie, bon vivancie, miłośniku kobiet, ale również podróżniku, osobie, która fascynuje się zdrowym stylem życia i która przekracza swoje własne granice jako mężczyznę. Jest to taka bardzo barwna opowieść o tym, jak żył August Zamoyski, jak niezwykłe było to życie, ale też jak niezwykłych ludzi po drodze spotykał. To jest również fantastyczny obraz epoki. Epoki przede wszystkim lat 20., 30., potem tego dramatu emigracji, którego Zamoyski spotyka, no i tego, jak musiał się odnaleźć i o tym, jak wielkie jego było marzenie, a kiedy on nie może wrócić do ojczyzny, to żeby przynajmniej wróciły jego rzeźby, co się udało. Na początku swojej kariery artystycznej Zamoyski był artystą awangardowym. W 1918 roku, kiedy wystawiał z ekspresjonistyczną grupą Bunt w Poznaniu, jego rzeźby z cyklu Ich dwoje, które miały niewątpliwe konotacje erotyczne, wywołały skandal i powodowały zamknięcie wystawy. W połowie lat 20. jego już klasycyzująca sztuka zyskała uznanie krytyki i okres wojny, w momencie rozkwitu kariery, emigracja. 15 lat spędził w Brazylii. W połowie lat 50. artysta powrócił do Europy, ożenił się po raz trzeci z Francuzką Hélène Pelletier, zamieszkał na południu Francji.
Był to bardzo szczęśliwy okres jego życia, ale jednocześnie był to okres pewnej izolacji i zapomnienia. Artysta nie jest obecny po II wojnie światowej w polskim życiu artystycznym właśnie z dwóch powodów. Przede wszystkim większość jego twórczości znajdowała się poza granicami kraju, głównie we Francji, oraz drugim powodem stało się wykluczenie artysty przez ówczesny totalitarny system ze względu na arystokratyczne pochodzenie. To jest wystawa w ogromnej mierze biograficzna. To jest wystawa w równym stopniu historyczna, co artystyczna. Postać Zamoyskiego to jest naprawdę postać, tak się może nadużywa tego określenia, ale w tym wypadku mogę go chyba użyć, filmowa. To jest taka postać na scenariusz, naprawdę filmowy arystokrata z jednej z najprzedniejszych polskich rodzin, rodów arystokratycznych. Artysta, no to oczywiste, sportowiec. Człowiek nowoczesny, człowiek ekscentryczny, znający się z wielkimi zupełnie postaciami polskiej kultury. Na naszej wystawie możemy je oglądać. Witkacy, Iwaszkiewicz, Karol Szymanowski. To są ludzie z kręgu jego znajomych, przyjaciół. I ta malownicza strona tego życiorysu jest naprawdę nadzwyczajna, ale jest też taka strona pewnie bardziej ukryta. No jednak wygnańca, uchodźcy, emigranta, kogoś, kto gdzieś tam to całe swoje wspaniałe życie musiał za sobą zostawić, ale poddawał się, bardzo ciekawą też karierę umiał zbudować i we Francji, i w Brazylii, co dodaje też pewnej egzotyki całemu temu życiorysowi. Jest naprawdę postać fascynująca i myślę, że ten komponent biograficzny jest tutaj właśnie też takim dodatkowym smakiem tej wystawy. Na białym tle czarne napisy. Projekt Zamoyski 2017-2021 poświęcony postaci i twórczości Augusta Zamoyskiego został przygotowany przez Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie i Muzeum Narodowe w Warszawie w 50. rocznicę śmierci artysty. Gdańska odsłona wystawy August Zamoyski Myśleć w kamieniu jest współorganizowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach projektu Zamoyski 2017-2021. Kuratorzy projektu: dr Anna Lipa i Małgorzata Paszyrka-Glaza. Organizatorzy proszą o przyjęcie wyrazów wdzięczności następujące osoby i instytucje, które wypożyczyły obiekty i udostępniły reprodukcje oraz udzieliły licencji na ich prezentowanie na gdańskiej wystawie. Instytucje: Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Osoby, kolekcje i archiwa prywatne: Piotr Muszalski. Na białym tle logotypy: Patronat Honorowy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasada Francji w Polsce, Ambasada Brazylii, Warszawa. Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizator: Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Współpraca: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Patronat medialny: www.gdańsk.pl, trójmiasto.pl, pomorskie.eu. Białe napisy na czarnym tle. Realizacja filmu. Scenariusz i reżyseria: Anna Kondziela-Grupman. Zdjęcia i montaż: Michał Grupman. Postprodukcja: Lemoniada Studio. Producentka ze strony Muzeum Narodowego w Gdańsku: Paulina Szwaj. Wykorzystane fotografie i filmy należą do archiwum Augusta Zamoyskiego ze zbiorów Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Gdańsk 2022.